Cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Także zapraszam, kolejne studio, part 2 tak zwane. Wczoraj obserwowałem wszystkie rzeczy na bieżąco, jestem w temacie prawie ze wszystkim. Będziemy sprawdzać, patrzeć, a jak coś to sobie porozmawiamy generalnie o rzeczach, które dzieją się w internecie. Nienawidzę k***a tego, że ci wszyscy teraz ludzie są takimi k***a fałszywcami i na fali po prostu robienia sobie dobrego PR-u zaczynają kogoś wypierdalać. Tak jak teraz to mów wyjebał tą drużynę Gold. A teraz jest afera i jest modne wypierdalanie kogoś. Tak jak wypierdali tego człowieka Wargę teraz z kanału sportowego, to ja nie mogę tego, no, mnie pojebie. Wyrzucili, może nie wiecie wszyscy, Krzysztof Stanowski dzisiaj wypuścił film i ogłosił na końcu tego filmu, że odcina się od youtuberów i przez to też wypierdalają człowieka Wargę z poranków na kanale sportowym. Wyjebali go za to, że 9 lat temu wystąpił gościnnie w filmie u Rawgora, gdzie sobie robili jakieś żarty, które są obecnie, jak się na nie patrzy, niesmaczne, chamskie i tak dalej. To było 9 lat temu. Człowiek Warka jest znany generalnie z satyry i zrobienia sobie takich żartów i z czarnego humoru. Nie wiem, zacznijmy może teraz napisać na wszystkie stare seriale polskie i filmy, bo uprzedmiotowały kobiety, śmiały się z homoseksualistów, nie wiem, w Świat według Kiepskich kiedyś robili sobie blackface'a, wszystkie postacie. Nikt wtedy nie miał z tym problemu, bo taki był humor, taki był żart. Wręcz człowiek Warga jest znany z czarnego humoru i zrobienia sobie satyry. A Krzysztof Stanowski razem z nim wykłada poranku kanału sportowego, rzuca coś takiego. Prowadzić z tyłu? Jaki program piłkarski mógłby prowadzić z tyłu? Pod jakim tytułem? Czekaj. Coś z jedenastką pewnie. Wykorzystana jedenastka. Wow, i stanął dosłownie z Wargą, robi sobie żart wykorzystana jedenastka. Ze stylu i pedofilii, a potem wypierdala człowieka Wargę z programu. Nie mogę. Tak mnie wkurza coś takiego. Niezły ten twój dawny pracodawca. No tak, no ja już mówiłem, jak się wypowiadałem kiedyś o Krzysztofie Stanowskim. Tak krótko, no bo Krzysztof Stanowski jako tako jest moim byłym pracodawcą. Nie takim bezpośrednim, bo mało czasu z nim spędziłem. Raz byłem na jakimś tam krótkim szkoleniu. Raz spędziliśmy 3 dni na wyjeździe integracyjnym, gdzie jednak było tam 40-50 osób. Ale troszkę go mogłem poznać, z nim porozmawiać i no nie podoba mi się postać Krzysztofa Stanowskiego, bo daje generalnie według mnie taką, no bije złym vibe'em dla mnie. Nie za bardzo mi się to podoba. A we Wrocławiu takie rzeczy można zobaczyć? Tak, widziałem. Sztuka uliczna. Dubiel wiedział, nie powiedział. Boxdel wiedział, nie powiedział. Stoppa to celebrytom. Albo influencer, albo autorytet. Tak, no albo influencer, albo autorytet. No fakt faktem, rzadko według mnie influencer może być autorytetem. To, że teraz każdy kurwiszon próbuje za wszelką cenę załapać atencję nawet poprzez normalną konwersację. Tak, to jest strasznie kurwiące i strasznie takie, strasznie chaotyczne to się robi. No, nie dla przemocy. Obliczam koszt wypicia z tobą kawy. No, Szymon Kasprzyk, bo masz ładną buzię, nogi, lubię patrzeć. No i co z tego, kurwa, no. Wow, podryw! Specyficzny podryw! To kiedy kawa, ciastko i śniadanie do łóżka, koleżanka o ładnej buzi. Czyli nic ze spotkania, to już chyba się poddam. Kurwa, jakiś podryw, no i co z tego? No i pochuj taki TikTok. Jeszcze w ogóle napisanie, i samo do 15-latki w 2014 roku. Gdzie są dowody, że ona miała 15 lat? Do kogo to jest PW? Kurwa, są tak głupie TikToki. Takie totalnie niepotrzebne, bez żadnych dowodów. Bez niczego. Tak samo teraz wyszedł jakiś filmik na SKKF, a widziałem na TikToku. Gość tam kurwa nie daje żadnych dowodów. Mógł totalnie podrobić te wszystkie screeny. Story z Kajana 30 minut temu. Widziałem story z Kajana, widziałem. Siema, jestem na Islandii. Mój schizofreniczny głos mówi do mnie, że samolot, którym dzisiaj będę leciał do Polski, spadnie. Jeżeli serio się to wydarzy, to znaczy, że miałem rację z tymi dziwnymi pomysłami. Jeśli jednak przeżyję i nic się nie wydarzy, to chyba zaakceptuję, że jestem chory. PS, ale bym na YouTube ostatnio niebawem wrócę i nagram wam wyjaśnienie, jak przeżyję. Taka schiza. A, no i widziałem też, że para Maxilla wyjechali z fejmu i mów. I to też takie na siłę, no. Wiadomo jest od zawsze, że para Maxil jest takim żartownisiem i ma czarny humor. Jakby mogli go upomnieć, mogli powiedzieć, usuń tego tweeta, nie róbmy tak. Bo to było nieodpowiednie, że żart żartował. Jest w chuj, nieodpowiedni był ten żart. I wiecie, i mówię to ja. Nie za bardzo lubię para Maxilla, ja go toleruję, ale ja go nie lubię. I ja potrafię, ja potrafię troszkę stanąć w obronie para Maxilla, bo żart był w chuj nieodpowiedni, nie na miejscu, nie na czasie. Taki żart można zarzucić sobie, tak
No nie wiem, jak już po całej aferze będzie. No kurwa, no. Paramaxi zawsze rzucą takie żarty. Mam tu ten nawet odpalony żart Paramaxila. Czujesz, że wlizałem ci dupsko, David? Nie. Koda. Bo lubię takich młodych chłopców. No za No, także no kurwa, no jakby Paramaxi zawsze był gdzieś tam. No Paramaxi był po prostu kojarzony z takimi żartami. SKKF. No tak, to wiem, że na TikToku wyszedł materiał na SKKF-a, tylko znowu. No, to były to absolutnie nieodpowiednie wiadomości, jakie pisze dorosła 23-letnia osoba, 23-letnia osoba do 15-latka. On tam pisał bardzo seksualne rzeczy. Prosił mnie na przykład, żebym wysyłał mu swoje zdjęcia, ja mu wysłałem swoje. No dobra, tylko to my wkurwy właśnie, że tu nie ma żadnych potwierdzeń. W ogóle te screeny są właśnie takie, wiesz, jedne z tym awatarem, drugie z innym. Co to za screeny? Z czego to screeny? To wszystko jest takie, kurwa, takie niepotwierdzone. To mnie denerwuje. Ktoś ma dowody na kogoś, to się zgłaszaj do Wardęgi, do Konopa, do Gimpera, do Rewo. Oni to pewnie przekażą dalej. Żeby to ktoś zweryfikował, żeby ktoś miał pewność, że przekazanie takiej informacji jest jakby, wiesz, jest realne. Bo można zrobić dwa fejkowe konta na Facebooku, można do siebie napisać jakieś wiadomości, zmienić w HTML-u datę i godzinę i wszystko będzie wyglądało realnie. Więc trzeba to dać do osoby, która jest wiarygodna i wtedy dopiero od niej, jak to wyjdzie, to będzie prawdziwe. Na telefonie, no dobra, ale na telefonie robisz takiego screena i tu nie masz nawet daty, godziny, nic. Bo to jest jakiś losowy typek, no 7 minut 40 sekund. Jakiś losowy typek i on chyba nawet nie opowiadał o sobie, tylko o swoim koledze. Że to nie wychodzi bezpośrednio od niego, tylko od jakiegoś kolegi. Stary, no kto to kurwa jest Blackblade? No dlaczego ja mam mu zaufać, że nagrał filmik o SKKF-ie? Może co, może byś jeszcze na bosaka faszystę homofoba zagłosował? Weźcie się zastanów nad sobą w ogóle, człowieku. No i... No ja nie mogę, kurwa, mu uwierzyć. No ja nie mogę uwierzyć w jakiegoś TikToka na SKKF-e od takiego człowieka. No ja nie mogę, no. Po prostu nie mogę. Teraz bałagane. Patrzę, spoglądam. Co za skurwysynie panie, co mi podrywa kuzynkę? Siema! Kumpli szukasz? Gościu, szukasz kumpli, kurwa? Nie, szukam dzieci, aby je wyjebać, jak ty moją kuzynkę chciałeś, pedofilu pierdolony. Jak twoja kuzynka, to tak była wkręcona. Jak twoja kuzynka, to tak oczy, jak była nakręcona na mnie. Dobra, żeby twój dzieciak, który się urodzi, żeby zde, kurwa, medu pierdolona frajerska pizdo. Wiesz, że cię, kurwo, zabije jebana. No czekam, dawaj, groź mi w internecie jak rafonik, źle skończysz. Spokojnie, ja nie będę ci groził, zobaczymy się niedługo, elo. Zobacz, ty siedzi, myślisz, że ma łapy, kurwa. Jakie łapy? No pokaż. Gościu, jakie łapy? I jak zwykle, internet zatacza koło. Ostatecznie wracamy, kurwa, do Daniela Magicala. Wszystko od niego się zaczyna. I znowu, kurwa, wracamy do Magicala. Co z tym Meduzą? Magical, mów nam. I co z tym Disem? Napisał coś do ciebie? A, no Disu coś tam pierdolił wczoraj na Instastory. Już tego Instastory nawet nie ma. Drakul to oglądał, to on powiedziałem. Poza tym ja nie mam powodu, żeby się z nim kłócić i wykłócać, bo po co? Ksajo ma z nim walkę, to nie Ksajo się z nim napierdziela w socialach. Ja mam to człowieku głęboko w piździe. Ma walkę? A nie ma walki! Nie ma walki! Tylko dąży do tego, żeby mieć tą walkę. No, że rozumiesz, że gadają o tym, żeby walka była. Zjadłem pizzę w K1 MMA czy w boksie? Ja jestem fanem K1, ale fame jest nazwa MMA. To nie zawsze masz to, czego jesteś fanem. Słuchaj, no. Mięso mieszane, sos mieszany. A, no tak, tak. Ferrari pisał też, że wstał dopiero szybko merytorycznie pewnego dziennikarza i działamy dalej. Ze Stanowskim. Ale po co Ferrari w ogóle wtrąca się do całej tej dramy? Ale Ferrari taką samą jest, on zawsze gdzieś tam dorzuci swoje 3 grosze, bo chce jednak zgarnąć te zasięgi. No, dla niego to jest mądre. No i też wykorzystał tą swoją wiedzę o tej sprawie sądowej Michała Gały. Tak właściwie to Amadeusz w sumie tak szkodliwie się zachował, bo powiedział o tej sprawie sądowej. Wszyscy się dowiedzieliśmy też przez to, o jaką laskę chodzi z tym Michałem Gałą. I wiecie, ta laska może mieć jakąś straszną traumę, może mieć przez to jakieś problemy psychiczne, a zawsze znajdą się jacyś debile w internecie, co nagle zaczną wyzywać tą laskę. Bez powodu. I to może być dla niej bardzo przykre. Więc Amadeusz w sumie, oprócz tego, że złapał zasięg, to w sumie nie wniósł nic merytorycznego jak na razie.
Czemu nikt nie wspomina o disie nagranym kiedyś przez Gimpera? Opisuje on brutalny gwałt wtedy jeszcze 5-letnim synu youtubera Rockalon 2K, który ma ksywę Misor. Rockalon 2K jebie w dupę Misora, kiedy jego zapina, wtedy jest braga. Krzyczy całe osiedle, przestałem to robić, a on niestety musi swego synka dobić. Ładuj kutasa, ładuj w dupala, niech biedny Misor ryjem zapierdala opod... Stary, przecież Gimper, kurwa, no... Taki był, taki miał humor i był on akceptowalny w internecie. Gimper sobie żartował z gwałtów, hajlował jak Adolf. No taki był, no taki był Gimper, naprawdę. Może dalej taki nawet jest wewnątrz serca. Kurwa, na pewno, tak chociaż połowicznie taki jest. Tylko wie po prostu bardziej, co jest odpowiednie, a co nie. I zmienił się bardziej pod pieniądze. Było to wtedy akceptowalne, jeśli chodzi o humor. Teraz już taki nie jest. Taki sam przypadek, myślę, jak Warga. Ale tak, no tym tokiem myślenia, jakby Fame dalej reagowała emocjonalnie, to Gimpera też by musieli wypierdolić, jak Paramaxia wyjebali po jednym twicie. Aczkolwiek zakładam, że znajdziesz też jakieś dziwne szoty z Ksajo, to w takim razie też wyjebiesz Ksajo z Fame'u? Nie, no to jest działanie emocjonalne i to jest bardzo, kurwa, złe działanie. Nie działajmy emocjonalnie w obecnej aferze, to jest głupota. Boję się. Dlaczego filmiki NJN i Pixela o mini dramie Ksajosa usunięte laska ma slaba psycha i poprosiła, czy zagrozi na Nie mam pojęcia czemu, Ksajo. Wiem, że są przeniesione niepubliczne. No tak, Buxton był, no i były ten, były, znaczy były, są, tak jakby przeprosiny. Niemałe poruszenie w polskim internecie wywołała moja wczorajsza pomyłka. Buxton, proszę cię, jeżeli naprawdę gdzieś istniejesz, wybacz mi, nie chodziło mi o ciebie. Jestem natomiast przekonany o tym, że prokurator, który prowadzi śledztwo z mojego zawiadomienia w sprawie Pandora Gate, nie będzie popełniał podobnych pomyłek. Widziałem, że jakiś zagraniczny Buxton się wypowiadał, że nieźle, że jestem teraz oskarżany o kryminalne zarzuty w kraju, w którym nigdy nie byłem. No i znowu, jest ten TikTok na SKKF-a i taki Bartek Sitek komentuje to, ja pierdolę, i wrzuca screeny z tego filmu. Czemu Bartek Sitek też działa emocjonalnie? Bartek Sitek, jesteś ogromnym influencerem, masz wpływ na opinię ludzi. Dlaczego działasz emocjonalnie? Jakby Wartenka tak na przykład działał, przysięgam, to już pewnie na 1000 influencerów by był wypuszczany film. Nie działa emocjonalnie, mokry słuchacz. Zarzut emocjonalnie jest ciekawy, bo sam działasz pod takimi w tej chwili. I już, ja już mam po prostu wyjebane, ci ludzie potrafią najgorsze rzeczy zajebiście ukrywać. Niech oni dbają swoje dobre imię, nie my. Nie działam pod emocjami w tej chwili. Cały czas w ogóle wstrzymuję się ze swoimi opiniami. W ogóle nie działam pod emocjami. I posiadanie wyjebane też jest błędne. Zwłaszcza w pozycji Bartka Sitka. Narracja, że jeśli okaże się, że to fake, to SKKF oczyści się z zarzutów. No oczywiście, że się może oczyścić. Tylko, że... Na przykład o tym TikToku usłyszy milion osób, a wytłumaczenie z KKF-a usłyszy 500 tysięcy osób i potem, kurwa, pozostałe 500 tysięcy osób będzie gdzieś tam pamiętało w tyłu głowy, że coś z KKF zrobił dziwnego. I zawsze pozostanie jakaś taka niepotrzebna na nim łatka. I pisanie jako Bartek Sitek, że masz wyjebane. Przecież ogromnie się przejął w trakcie, gdy była problem z Gargamelem. To czemu ma w tym momencie po prostu wyjebane? Ale mieć wyjebane jakby samemu pomagać w wydawaniu opinii na SKKF-a i pisanie ja pierdolę, no to jest, to właśnie jest nawet przeciwność posiadania wyjebane. No nie zgadzam się z Bartkiem Sitkiem, mimo że go lubię. Odpowiedz. Mam nadzieję, że nie napisze mi chuj ci na kurwę, bo wtedy się obrażę. Co to jest? Leonek CSGO. Uwaga, to będzie ważny post. Dziś w nocy skontaktowała się ze mną dziewczynę, która wczoraj podczas live Wardenki wycofała się ze wszystkiego, bo postę zdradził jej dane w swoim filmie, które i tak były już wymienione kilkukrotnie w innych materiałach. W moich postach można znaleźć m.in. informacje o jej nazwie na Insta oraz tym, że na jej Insta komentowały jej zdjęcia osoby takie jak Steel i nieznani youtuberzy oraz została oznaczona przez Boxera na LP. W dniu 23 września na live na Kick Nitro wypowiedział się o niej dość dosadnie, mówiąc na jej całkowite dane, a nie tylko niki, co można znaleźć na shotach, a jeden z nich wstawia tutaj jako dowód. Dziewczyna przez dobry tydzień normalnie wstawiała na story na Insta o tym, że czuje się super, robiła Q&A, na którym poruszała temat Steel i że jest ofiarą. Robiła to mając 30 follow, więc jak oczekiwała anonimowości w internecie. Od wczoraj dziewczyna jest przestraszona panicznie, nie wiem jak do tej sprawy z wyborców Boxer oraz Konop, ale wycofała się ze wszystkiego. Zobacz, bo ja wiem o tym, że ona już wcześniej na Instagramie swoim wstawiała jakieś storki o tym. To na pewno wiem, ale nie widziałem tych storek. Rozumiem, że możemy je zobaczyć tutaj, tak? No Steve Burton nawet komentował 420 tygodni temu. Ona była moderatorką Graczola na Twitchu. Tak, były już o tym informacje, że ona się znała z Graczolem. Okej, okay, to jest jej profil na X-ie. Ona ma OnlyFansa? Ale nie wiem, czy ma, czy po prostu takie losowe zdjęcie w tle.
Okej, okay. Content OF, wiarygodność równa się zero. Też tak uważam, aczkolwiek była powiązana z tymi samymi ludźmi, co Olczyk 93. Niezły, nieletni kurwidołek tam mieli. Niestety w obecnych czasach przed policją są wyświetlenie i followy. Poza tym widać po tych laskach, że tylko o to im chodzi i żadnej traumy nie mają, bo dalej robią mocne foty sobie i mają OF. Właśnie to jest też pojebane, że to jest tylko moja teoria, gdzieś tam, wiecie, gdzieś mam ją z tyłu głowy, że jest taka możliwość, że te niektóre laski, one wcale nie mają jakiejś traumy, wcale nie czują się źle z tym, że youtuberzy coś z nimi robili, na przykład jak mieli 14 lat, tylko po prostu chcą, kurczę, zdobyć zasięgi. O, dostałem jakieś screeny od Kaś, nie wiem, czy kojarzycie Kaś. Kaś to taka twitterowiczka, czy wrzuca dużo różnych rzeczy. Wrzuciła mi screeny z Torek Decadex. Kiedy powiesz o tej dramie stylu? A to już widziałem. Często wypowiadałem się tu, czy prywatnie o tym wszystkim. Uważam, że te screeny, co mam, są za mocne i za obrzydliwe, żeby nimi się tutaj dzielić, ale mam nadzieję, że za niedługo dowiecie się prawdy o wszystkim, ale nie ode mnie. Ale było coś grubego na rzeczy, czy tylko sexting? W moim przypadku było niestety więcej. No i widzicie, laska sama wstawiała takie rzeczy, mając 30k follow, no nie? 30k follow, także do, w miarę dużej publiki. No i teraz, kurczę, się wycofała z tego. Znaczy, niekoniecznie wiem, czy w pełni wycofała, ale że tam usunęła swoje te profile właśnie na Instagramie, na TikToku. Więc pytanie, co z jej znajomymi, tak? Miała te 30k follow i tam to wszystko udostępniała i czemu teraz to pousuwała? Zastraszyli ją? No właśnie, to są pytania, to są nasze domysły, tak? Nie, kurwa, nie mogę wytrzymać! Przyjebała się do mnie jakaś laska na Twitterze, że no dobra, to teraz każda ofiara musi wbić co najmniej 100 tysięcy obserwujących, żeby ktoś na nią spojrzał, bo napisałem, że nie będę wierzył jakiemuś typowi z TikToka z 2k followów. Kurwa, chodziło mi, że każdy przypadkowy człowiek może sobie zrobić fejki! I nieważne, czy ma 2k follow, może mieć 100k, też mu kurwa nie uwierzę od razu. Nie spodziewałem się, że ktoś będzie tak głupi, że przyczepi się o to, że napisałem, że ktoś ma 2k followów. Nie chce mi się już jej odpisywać. Mam nadzieję, że ktoś jej wyjaśni w komentarzu. Ale nie obrażajcie, nie obrażajcie, też nie działajcie emocjonalnie. Siemana Schiza, co tam, masz streama? Mam, ale chciałem zapytać, czy coś nowego się pojawiło, coś... Skończyłeś jakieś... już grać? Tak. No ja się dowiedziałem z moich źródeł, że jest toczone śledztwo w sprawie SKKF-a i jest już kilka dowodów, które są weryfikowane. Ciekawe, ciekawe. Czyli co, czyli wszyscy Minecrafterzy nagle byli tymi? Ja pierdolę, ej, pojebany stary. Ale w ogóle co sądzisz o zachowaniu Amadeusza Ferrari? Czekaj, Amadeusz Ferrari 6 minut na wrzucił starkę, nie widziałem jej jeszcze. Cały czas czekamy na weryfikację, bo no YouTube działa polski w taki sposób, że jeśli nie ma monetyzacji, to film nie robi wyświetleń, a nagrałem go po to, żebyście go obejrzeli, a nie po to, żeby był ukryty gdzieś tam w czeluściach internetu. Zarobki z tego filmu nie będą duże, więc ja na to nie zwracam uwagi, tu chodzi bardziej o zasięg. Nie no, Amali tak pierdoli. No, ja zweryfikować, żeby mieć zielony dolarek, żeby film dotarł do większej liczby osób. Pierdolenie. Dobrze wszyscy wiemy, że algorytm tytułu działa tak, że nawet jak jest film, który nie ma włączonego zarabiania, ale zdobywa bardzo dużo wyświetleń, to i tak się wyświetla innym ludziom. Jakby wiesz, po prostu ludzie sami by kurwa, jakby był mocny film, to by rozsyłali go wszędzie, gdzie się da. Takie pierdolenie z tą monetyzacją, żeby coś tam ugrać, jakiś chociaż mały pieniążek. Ja tak nie lubię, człowieku, zachowania Ferrariego. To jest podczepianie się pod wagon, który wiesz... Ta, bo akurat jest popularny, no. No to ciekawe, co Olczyk przekazała z ProSTU, bo jest dalej całe reszty. Byłam dzisiaj w prokuraturze i złożyłam obszerne zeznania zgodnie ze swoją wiedzą. Odpowiednie organy zdecydują, kto jest winny, a kto nie. To ciekawe, co teraz powiedziała na Boxdela. Powiedziałam przed na Boxdela, że udostępniał jej zdjęcia? Czy na przykład powiedziała, nie, wszystko jest git, spoko, luz. To jest ona to w ogóle wydaje się, że ona wygląda taką, co pisała ze wszystkimi. Tak, no. Dlatego ja jej po prostu, ona jest tak niewiarygodna. Tyle, że monetyzacja nie wskoczyła, no... Tu nie chodzi o to, żebym ja na tym zarobił, bo ja te pieniądze z filmu mogę przekazać na cele charytatywne, tu chodzi o to, że po prostu... Mogę. Ten film się nigdzie nie będzie wyświetlał. Jestem zadowolony z tego filmu, chociaż uważam, że mniej chaotyczny będzie, jeśli bym go pomontował, a zrobiłem wszystko na spontanie, ale w takim razie wynagrodzę to wam w jakiś sposób. Na pewno zrobię za chwilkę live'a na Twitchu, a jutro nagram go po prostu profesjonalnie wraz... Nie, kurwa! Nie wierzę, co on mówi! Z profesjonalnym montażem i powiem wam tylko tyle, że czkawką się odbije tej osobie. To gówno, co wstawił w internet. Zobaczycie sami. Umieram w środku, ale nie chcę go zwyzywać, bo mi zajebie potem na jakimś fejmie. Amadi, Amadi, Ferrari, Ferrari, Amadi, 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 Amad